Zajmiemy się kątami środkowymi wpisanymi. Pokrótce przypomnę, który to kąt środkowy, który to kąt wpisany. Kąt środkowy jest kątem, który ma wierzchołek w środku okręgu. I to jest właśnie ten kąt tu niebieski. A kąt wpisany jest tu oparty na tym samym łuku, czyli na tym czerwonym łuku, jak widać, i jest wtedy dwukrotnie mniejszy niż ten kąt. Ta sama zależność jest pomiędzy zielonymi kątami. Popatrzmy, kąt ten, który tutaj jest o ten o, czyli to jest taki kąt tu, on jest oparty na tym zielonym łuku i to jest kąt również środkowy. To jest kąt 2 beta, dlatego że kąt, który jest wpisany i oparty na tym samym łuku zielonym właśnie, jest o połowę od niego mniejszy, czyli jest kątem beta. Z tych zależności właśnie będziemy korzystać w tym zadaniu. No i popatrzmy na pierwszy. W pierwszym mamy sytuację taką. Kąt środkowy to ten, oparty na tym łuku i kąt wpisany również oparty na tym samym łuku. Czyli od razu wiadomo, że kąt wpisany jest połówką środkowego, czyli 148 muszę sobie podzielić na 2. Jak to wykonam i podzielę na 2, to otrzymam, jaki będzie wynik w tym zadaniu naszego kąta poszukiwanego. A więc musimy zwrócić przede wszystkim uwagę, zanim policzymy, czy na pewno wszystko wykonaliśmy, czy na pewno nie ma żadnego tutaj błędu. Pierwsza rzecz podstawowa, to żebyśmy się nie pomylili, muszą być oparte na tym samym łuku. Są, czyli te dwa ramiona dają ten łuk. Widać to. Te dają ten sam, jest w porządku. Ten jest kątem środkowym, a więc wpisany dwa razy mniejszy, czyli tu jest wszystko w porządku, a więc możemy przejść do obliczenia, czyli to wynosi 74 stopnie. Dobrze. Przejdźmy do drugiego. W drugim mamy kąt, który jest tu, i to jest ten łuk. Widzicie? Bo tu pokazuje, jaki łuk był zataczany. Ten. A ten kąt ma ten łuk, czyli ten. Czyli to nie są te same kąty. A więc tutaj trzeba użyć pomocniczych obliczeń. Czyli najpierw sobie dorysuję tu kąt, powiedzmy kąt beta. I teraz ten kąt beta jest oparty na tym samym łuku, co kąt 30 stopni. A więc mogę powiedzieć, że kąt beta jest kątem środkowym dwukrotnie większym niż kąt wpisany 30 stopni, czyli mogę powiedzieć, że to jest 30 razy 2, czyli 60 stopni. A więc jak już wiem, ile wynosi ten kąt tu, jestem w stanie policzyć kąt alfa, bo razem one dają 360 stopni. A więc kąt alfa to 360 stopni kąt pełny, tu razem byłyby kątem pełnym, minus te 60 stopni. Czyli to jest po prostu 300 stopni. Czyli w tym zadaniu nie można było od razu policzyć kąta alfa, ponieważ nie były oparte na tym samym łuku. Popatrzmy jeszcze raz. Ten kąt oparty jest na tym łuku, a kąt beta oparty jest na tym łuku. Dlatego dopisałam sobie kąt beta. Dobrze, przejdźmy do trzeciego. W trzecim kąt wpisany oparty na tym i kąt środkowy, oparty na tym samym łuku, a więc już od razu wiadomo, że kąt gamma to dwukrotność kąta 5 stopni. Czyli mogę powiedzieć, że to jest 10 stopni. Przejdźmy do kolejnego. W kolejnym mamy tak. Ten kąt beta oparty na tym łuku, ale ten kąt oparty na tym łuku. Czyli nie możemy bezpośrednio od razu policzyć. Czyli dopiszę sobie kąt, powiedzmy alfa. I jak policzyć kąt alfa? No kąt beta jest oparty na tym łuku, kąt alfa też na tym samym. A więc kąt alfa jest środkowym kątem, czyli dwukrotnie więcej niż kąt wpisany beta, tak? Ale my jeszcze o nim nic więcej nie wiemy. Wiemy tylko tyle, że tu jest 208. Razem dają nam 360 stopni, a więc jak od 360 stopni odejmę sobie te 208, to otrzymam, że alfa wynosi 152 stopnie. I teraz alfa i beta
to kąt środkowy i wpisany na tym samym ogół, czyli kąt beta jest połówką tego. Tak? Połówką tego kąta. A więc wynosi 76 stopni. Przejdźmy do kolejnych kątów. I w kolejnych kątach mamy. Tutaj kąt i ten kąt nie są oparte na tym samym łuku. Popatrzcie, że tu jest jakby miara kąta pokazana, że to jest ten łuk, a więc ten górny łuk, nie dolny. Ten ma natomiast dolny łuk, czyli ten, a więc to nie są te same kąty jeszcze. Czyli najpierw policzymy sobie kąt, powiedzmy beta, czyli beta to będzie 360 stopni minus 190 stopni, czyli beta to będzie równa 170 stopni. I teraz ten kąt to jest kąt środkowy, oparty na tym łuku. Kąt wpisany na tym samym łuku, czyli wiemy, że kąt alfa jest jego połówką. Czyli wiemy, że on wynosi 85 stopni. Przejdźmy do kolejnego. W kolejnym mamy. Tu jest kąt oparty na tym łuku. Widzicie to? I tu jest kąt oparty na tym samym łuku. Mimo, że nie wyglądają, są oparte na tym samym łuku. A jeśli są oparte na tym samym łuku, to alfa wpisany jest połówką środkowego. Przejdźmy do kolejnego. W kolejnym mamy sytuację taką. Ten kąt tu ma łuk, a ten kąt tu, czyli znowu przeciwnie mają, tak? No to dopiszmy sobie kąt alfa. Alfa będzie w takim razie oparty na tym samym łuku, co 42 stopnie, czyli jest środkowy dwukrotnie większy, a więc 42 razy 2, a więc 84 stopnie. Jak już wiem, że ten ma 84, to gamma to jest 360 stopni minus te właśnie 84 stopnie, tak? Czyli mogę tak zapisać, że to jest 360 stopni minus 84, co daje nam 276 stopni, czyli kąt gamma właśnie tyle wynosi. Przejdźmy do kolejnego. Ten kąt jest oparty na tym łuku, tutaj widać ten łuk, a ten kąt jest oparty na tym samym łuku. A jeśli są oparte na tym samym, to znaczy, że możemy skorzystać z zależności między nimi. Kąt środkowy wpisany, gdzie środkowy kąt to jest kąt 320, czyli beta, będzie połówką 320 stopni. Czyli dzielimy na 2, czyli kąt beta to jest 160 stopni. A więc w ten sposób liczymy nasze te kąty i w ten sposób dowiadujemy się, jak one wyglądają, ale pamiętamy o tym, że muszą być oparte na tym samym łuku lub jeśli nie są, możemy skorzystać z kąta pełnego, który ma 360 stopni, po prostu odjąć. To wszystko, dziękuję bardzo.